Dzień dobry Państwu, poranny przegląd rynku Forex 30 stycznia. Zapraszam. W Stanach wczoraj kolejne rekordy. Też kontrakty na DAX w tej chwili wysoko i też sugerują dobre rozpoczęcie sesji, więc tutaj optymizm ciągle funkcjonuje. Dziś w planie publikacja kolejnych raportów spółek i między innymi będzie publikować Alphabet i Microsoft, czyli dwie spółki z fantastycznej, niesamowitej siódemki. Kolejne trzy spółki opublikują swoje wyniki w czwartek. Jeśli chodzi o kalendarz, to przed południem poznamy PKB Niemiec i strefę euro, a po południu pojawią się dane o cenach domów w Stanach Zjednoczonych i tutaj oba podejścia, czyli case Shiller i wskaźnik FHFA oraz wskaźnik nastrojów konsumentów liczony przez Conference Board. Też pojawi się liczba nowych wakatów, oczekujących wakatów, tak zwany Jones. Okej, jeśli chodzi o sytuację rynkową, tak wspomniałem, jest ona optymistyczna, chociaż nie w przypadku Nikkei, w tym sensie jest optymistyczna, tylko że tutaj nie było jakiegoś dużego wzrostu i nie było nowych rekordów. Oczywiście trend jest wzrostowy w tej chwili i tutaj jakby nic nie zagraża obecnie jakimś innemu wnioskowaniu. Natomiast właśnie tutaj na S&P widzimy wzrost i nowe szczyty. No, tendencja jest utrzymywana, więc nie ma co tutaj za bardzo dyskutować. Wsparcie jest ciągle to samo. Ostatni dołek jest tym wsparciem, jakimś odniesieniem dla ewentualnej zmiany wniosków. Podobna sytuacja na Dow Jonesie. Nowe szczyty, wsparciem ostatni dołek w ramach tej małej korekty. Także tutaj byki na razie nie mają się czego obawiać specjalnie. Zwyżka, jak widzimy, kontraktu na DAX-a. Blisko wyznaczenia nowych rekordów też w skali intraday, no ale tutaj początek będzie całkiem dobry i to jest dużo szansa na to, że te nowe rekordy się pojawią, czyli wyjdziemy tutaj nad ten lokalny szczyt. Jeśli chodzi o ropę, nie udało się mocno przetestować tego oporu na 80 dolarach za baryłkę w przypadku ropy WTI, ale jeszcze to cofnięcie, wprawdzie zauważalne, jeszcze nie jakby zamyka sprawy i jeśli tutaj rynek nie zejdzie wyraźnie głębiej, to jest szansa na ponowienie akcji i wtedy z lepszego tutaj poziomu startowego będzie popyt próbował przypuszczalnie atakować. No, brak tego ataku i teraz spadek to by potwierdził raczej istotność tego trendu spadkowego i trzeba było znowu tutaj szukać celów niżej. Póki co jeszcze piłka jest po stronie popytu. Złoto delikatnie wzrosło. To jest ciągle przebywanie w tej okolicy tutaj 20-20-20-30. To, co jest ważne, to jest to, że tutaj ta zwyżka po takim niemrawych ruchach się pojawiła, a w związku z tym tutaj można wyjść poza ten obszar poprzedniej takiej małej konsolidacji i to by raczej sugerowało potwierdzenie, że jednak tutaj popyt ciągle jest w grze, co też wstępnie takie mieliśmy założenia odnośnie kierunku trendu. I to też by oddalało, gdyby tutaj ta zwyżka by się powiększyła, to oddalałoby oczywiście moment kolejnego testu w okolicy 2000 dolarów za uncję. Umocnił się wczoraj dolar, ale widzimy też doszło do odbicia. Niemniej jesteśmy na niższych nieco poziomach. Na razie to też nie jest jakiś dramatyczny duży ruch, ale już euro-dolar znajduje się w okolicy raczej 1,08 niż 1,09. W kontekście tej zwyżki nas bardziej interesuje tutaj ten dołek, więc tutaj będziemy obserwować, jak się zachowa para w tym obszarze. Na relacji funta do dolara większych zmian nie ma, tu ciągle są wahania w okolicy 1,27.
co jest pozytywne do tej pory, ale też jakby mamy tutaj klarowną sytuację, jest poziom 1,26, który jest takim wsparciem i gdyby został on pokonany, to wtedy można by było tutaj szukać jakichś wskazówek co do pogłębienia tego ruchu spadkowego. Mamy świadomość silnego oporu, ale też no właśnie trwa konsolidacja. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.